kolej przed wielkim finałem przedstawić rywali kadry Śląska, kadra Małopolski. Serdecznie witam. Wszystko na to wskazuje, że wasze dziewczyny zajmą w tym turnieju drugie miejsce. Czy wy podzielicie i tak samo będziecie na drugim miejscu? Chcemy walczyć o pierwsze. No oczywiście każdy chce. Ale co powiecie o tych dwóch spektakularnych zwycięstwach kadry Śląsk, kiedy to pokonali województwo pierw podkarpackie 60, a potem łódzkie 80. Czujecie respekt? Gratulujemy im tych zwycięstw. Co przygotowaliście na rozgrzewce specjalnie dla koszykówki młodzieżowej? Bo kadra Śląsk was też czymś zaskoczy. Zaraz po waszym tańcu kadra Śląsk was czymś może nawet i przestraszy. Zobaczymy. Artur Wodarczyk, bo ty jesteś jednak na koszykówce się znasz i na kadrach byłeś. Co sądzisz o naszym zawodniku, o Macieju Piszku? Czy to dzięki jemu tak dużo wygrywamy? Ten co, ten wysoki, tak z Gliwic, on nie grał w listopadzie. Szału nie robi, ale brakowało go na tym pierwszym turnieju. Brakowało. Ale jeżeli wygrają, to już będzie szał, nie? Zależy co pokaże. Tu ja się pytałem, Artur, ja się tutaj pytałem, trenerów mówią, zwycięstwo Śląska to wyeliminowanie Wodarczyka. Zgodzisz się z tym? Jeżeli ty nie będziesz trafiał, to będzie Kulaszek trafiał. Wieliczka. Wszyscy będą rzucać. Gdzie jest wasz kolega Kolber? Najlepsza strzelba. Kontuzję ma, ale czy kontuzję? Poważną? No, może na... Skręcę. Kostka? Nie, ale... żołądkiem. Głowa? Żołądek. Jeszcze tutaj do kolegów podejdę. Witam serdecznie przed wielkim meczem. Chciałoby się wygrać. Jesteście u siebie, prezes Krakowskiego Związku Koszykówki. Będzie się cieszył, nie? Nie udało wam się w listopadzie po dogrywce, po emocjach przegraliście z Dolnośląskim. Proszę? No, a teraz możecie przegrać ze Śląskiem. Jak to z tobą jest, że w sparingowym meczu potrafiłeś rzucić 6 trójek, bo jesteś specjalistą od tych rzutów, a teraz w dwóch meczach rzuciłeś tylko 3. Lepca dali. Co? Lepca dali. Co dali? Lepca. Lepca ci dali? Psi Lepca, aha. Czyli jesteś uznawany za dobrego zawodnika i są na ciebie specjalne zadania. Jak jesteś zadowolony z gry swoich koleżanek? Wymiatają? Na 7 minut przed końcem. Co sądzisz o kadrze Śląsk? Jak wiele się zmieniło od ostatniego turnieju? Nic, mamy jednego wysokiego. Tylko to? Ale jeszcze wyższy zawodnik odszedł. Mieli Kliniewskiego 2-4. Czemu odszedł? Kontuzja. Tak jak u was ma kontuzję Kolber. No. Dobra, na razie kończymy.